przed nami zwycięzca zawodów sławikowych towarzyskich, Gwidoń Pintal, tak? Tak. Jak dzisiaj łowiłeś, czy wygrałeś? Piłka! No, zamętę zrobiłem bardzo prostą. Dziękujemy. Grand Prix Piotra Lorenza, roach pomieszany z anentą Sensa z Gros Gardons, proporcji pół na pół. Ile gliny, ile ziemi? Czy ile gliny, ile ewentualnie żwiru? 6, bo 6 litrów było z anenty już gotowej po domoczeniu i 10 litrów gliny. Glina to była glina rozpraszająca, zwiążąca. Jak łowiłeś? Batem, tyczką? Widziałem, że początkowo tyczką. Początkowo łowiłem tyczką, gdyż spodziewałem się jakichś większych ryb i to się okazało słuszne. Po prostu początkowo były płotki, krąpie i pojedyncze jadzie. To dało mi wagę około, tak myślę, na około 1,5 kg. Lecz po około godzinie te ryby większe po prostu się skończyły w łowisku. Wszystko to, co mogłem, odłowiłem. I zauważyłem, że okleja się spławia i... No właśnie, jakie zestawy stosowałeś na okleje? Jaką długością? Miałem dwie wędki uklejowe o długości 3,5 i 4,5 metra. Spławik ile? Spławik 0,75 i 0,8 grama. Tak, widziałem, że Piotra Lorenza, tak? Tak. Tak, haczyki jakieś takie? Haczyki, w związku z tym, że te ukleje dzisiaj były dosyć spore, to zrezygnowałem z haczyków uklejowych i łowiłem na takie klasyczne z okrągłym kolankiem haczyki o rozmiarze 18. Aha, jakie żyłki stosowałeś do tych uklei? Żyłka przyponowa była 0,08 mm, długości przypon 15 cm. O łowie razem skupionego. Łowie skupione, bo ryby było dosyć dużo i chciałem, żeby po prostu szybciej ten zestaw się ustawił. Czy przemaczałeś zanętę na ukleje? Zanęta była taka w dwóch konsystencjach, praktycznie można powiedzieć, ta uklejowa. Pierwsza konsystencja to była taka papka, a druga zanęta to była taka bardziej już taka bardziej suchawa, żeby szybciej opadała na jakim gruncie te brały te ukleje łowiłeś? Ukleje trzeba było szukać podczas tego trakcia, podczas zawodów trwania, gdyż ona zmieniała swoje położenie, raz było trochę bardziej z lewej, trochę w prawej i grunt mniej więcej około metra, 1,20 m taki grunt, był najbardziej odpowiedni. Czy ta ukleja już brała do końca zawodów? Początkowo zacząłem łowić, w drugiej godzinie bardzo dużo tej uklei było, a później systematycznie coraz mniej. To miało moim zdaniem związek z tym, że większość zawodników już też zaczęło te ukleje łowić i ta ukleja się po prostu rozeszła. Dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję.